Zamojski Szpital Niepubliczny otrzymał certyfikat akredytacyjny ministra zdrowia. Wręczenie odbyło się 12 stycznia. 12 stycznia w sali konsulatu z Zamojskiego Ratusza odbyło się wręczenie certyfikatu akredytacyjnego ministra zdrowia dla Zamojskiego Szpitala Niepublicznego. Dzisiaj mamy uroczystość wręczenia certyfikatu akredytacyjnego dla Zamojskiego Szpitala Niepublicznego. Jest to dokument, który potwierdza, że w tym szpitalu jest odpowiednio zapewniona jakość dla pacjentów, pełne bezpieczeństwo, jakość ochrony zdrowia. Bardzo się z tego cieszymy. Jest to już nasz drugi certyfikat. Miejmy nadzieję, że będziemy te dobre tradycje dalej kontynuować. Panie dyrektorze, jakie trzeba było spełnić warunki, żeby w ogóle ubiegać się o taki certyfikat? Żeby ubiegać się o certyfikat, trzeba spełniać pewne standardy. One są określone przez Centrum Monitorowania Jakości. Jest to ściśle przestrzegane, określone procedury trzeba wykonywać w szpitalu. Jest to akredytacja polega na przeglądzie całej komisji akredytacyjnej, gdzie są sprawdzane dokumenty szpitala, historia chorób, baza tego, co w szpitalu wykonujemy, w jaki sposób są wykonywane procedury i musimy udowodnić, że ta jakość, którą prezentujemy, jest faktycznie potwierdzona. Zamojski Szpital Niepubliczny uzyskał akredytację w zakresie lecznictwa szpitalnego po raz kolejny. Pierwsza certyfikacja miała miejsce w 2013 roku. Certyfikat jest potwierdzeniem wysokich norm jakościowych udzielanych świadczeń zdrowotnych. Jakość jest różnie rozumiana. W naszym szpitalu jakość to przede wszystkim obecność przy pacjencie i pomoc temu pacjentowi, bo jesteśmy specyficznym szpitalem, biorąc pod uwagę okoliczne szpitale, które świadczą usługi wysokospecjalistyczne. Niemniej w każdym szpitalu określony poziom jakości powinien być. My dążyliśmy do tego przez długi czas. Dzisiejsza uroczystość to jest już ponowne otrzymanie pozytywnej oceny podczas wizyty akredytacyjnej w lipcu minionego roku, czyli mamy certyfikat akredytacyjny od 2013 roku. Jest to ogromna praca, ogromny wysiłek całego personelu, ponieważ standardy akredytacyjne, a jest ich ponad 200, są bardzo trudne do spełnienia, no i niestety bez zaangażowania całej załogi nie uda się tego zrobić. Nam się udało, jesteśmy z tego dumni. Certyfikat w imieniu ministra zdrowia wręczał zastępca przewodniczącego Rady Akredytacyjnej Adam Borowicz. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnili uczniowie Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych Krok za Krokiem w Zamościu.